Dzień dobry, witam. Kochani, albo się to wierzy, albo się nie wierzy. Nie wiem, jak to działa, ale wiem wam tak, że pomodliłem się przed pójściem w sprawie tego mandatu. No i zainteresowani wiedzą, jaki jest tego wynik. Powiem tylko, że ale jeżdżą o tych motocyklach. I to jest jedna sprawa. Czyli warto wierzyć. Druga rzecz, zwłaszcza, że ja absolutnie nie byłem winien sobie tego mandatu. Stało 11 samochodów. Postawiłem między nimi. Dlaczego mnie ten fitek dali, nie wiem. Może ci inni odjechali z tymi fitkami? Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie opatrzność czuwa. Druga rzecz to właśnie sprawa tego motocykla. No tak chciałem, wiesz, ten weekend. Myślałem, że gdzieś mi wypożyczą jakiś motocykl. Dadzą pojeździć, przetestować. Ale słuchajcie, to jest długi weekend. Nie ma takich szans. W tych wypożyczalniach to ceny takie, że głowa boli. No i teraz będzie kumulacja, kwintesencja tego wszystkiego. Bo kiedy czekałem na telefon od Royala Enfield, jest taka angielska chyba firma produkująca motocykle, czekałem do godziny 16, ale przed 13 trzymałem telefon, myślałem, o, coś jest. Niestety powiedzieli mi, że nie da rady. To jest zbyt wiele dni. Oni się na takie coś nie piszą. O kurczę. No i widzicie, co jest? Ja pierniczę. Kurczę, blad. Co? Nie ma przejazdu. Wiecie, o co chodzi? Absolutnie. Jak ja tam dojadę przez Królewską? Oj, to muszę zapierniczyć. No, niestety tak miało być. To historia. No i kochani, może coś z tym motocyklem jednak wyjdzie. No. No Elka, co na zielono, nie wiem, co to znaczy, kurczę. Aż mi się nie chce gadać, no jestem tak wściekły, że nie dojechałem na czas na ten meeting, ale
trudno, no, trzeba być na wszystko przygotowanym. Tu nie powiedział, że będzie pięknie, tak? Słuchajcie, zapominamy o jednej rzeczy, że bycie trzeźwym to jest łaska po prostu. To nie jakaś tam, nie wiem, czy ja tu mogę skręcić w lewo, nigdzie nie widziałem zakazu skrętu w lewo. Także kiedy już nie miałem tego telefonu, no i potem telefon powiedział, że już też mi nic nie pomogą, to w tym momencie zadzwonił taki mój kolega z Łomży, który 5 lat się już chyba umawiał na jazdę motocyklem i mi mówi: Wiesik, to ja przyjadę dzisiaj wieczorem w nocy albo jutro rano będę, wezmę, zapakuję jeden motocykl i jestem u ciebie. Tak, wiecie, tak jakby znowu tak poczułem ten powiew tej wiary, że to jednak wszystko jest możliwe. To jednak działa. No i teraz jadąc na meeting, znowu jestem, bo nie mogę dojechać. Zatankowałem samochód, bo mi Magda powiedziała: ja ci pożyczam, ale żebyś później zatankował. Ja tu zatankowałem ostatnimi, jak to się mówi, ostatnią krew, a tu okazuje się, że jeszcze na dodatek nie ma jak dojechać tam na meeting. Nic przez Królewską skrętu w lewo nie mam. To polecimy prosto. Skręcimy w lewo. Ale mieszania będzie. No nic, może coś znajdę, to nam to uprzyjemni. Dobry wieczór pani. Ach, to nie można jakoś inaczej dojechać, nie można. Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
wiecie, jak ja to zrobiłem? Błyskawicznie. Ja, minęły te lata, jak to chodziłem po knajpach, wiedziałem, gdzie co zjeść w tym mieście. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry, panie. Jak się mamy, panie Wiesławie? Wielka trema. A co nam pan dzisiaj zaśpiewa? Chciałbym... Co nam pan dzisiaj zaśpiewa? Po co i dla kogo żyć? Nie pokochał mnie cudny ten świat. I ja też często gubię się w nim. To jest życie. Tak to moje życie jest. To jest życie. Piękne chwile i korzyść złych dni. To jest życie. Poszukuję miłości od lat, lecz nie umiem jej dawać od tak. Ciągle chcę coś od życia na smak, bo nie cieszy mnie to, co dziś mam. To jest życie. Tak to moje życie jest. To jest życie. Ale fajne ma te rury pod tym. Piękne chwile i gorycz złych dni. Dziękuję bardzo. Trzy razy tak. Moja Nienka. Grajku, żeś sam. Bo sam przegrałeś. Przegrałeś. To jest jak on ma z 1,20 wysokości. Nie złożę człodrze, żeś goły. Sam oszukiwałeś. A, bo tu będzie, wiecie co? Żołnierzyku. Zobaczcie, się wyjaśniło. Tutaj scenę budują całą. Widzicie? Całą scenę budują. Sam będzie jakieś strzelał. Przedstawienie. To i inni strzelali. Sprawiedliwy los. Sprawiedliwa gra. Głupie kłamstwo, głupi cios. Ale kochani, dojechaliśmy. Głupi ból. Co prawda jest grubo po, ale może tak miało być. I solóweczkę gra tutaj. Chyba kto tu gra? Już nie pamiętam. Lukas. Lukas Bigdon ma swoje studio nagrań. Nie płacz, żeś zdradzona. Sama chciałaś zdradzić. Że włączać krzyż. Żeś ośmieszona. Sama śmiechem chcesz zabić. Nie narzekaj, kochana, że upadłaś nisko. Dobra, kochani, wyjechaliśmy. Za głośno się śmiało. Subskrybujcie mój kanał. Wysyłajcie. Kiedy miałaś wszystko? Jakieś wiadomości? Dojechaliśmy na meeting i jest szansa, że się odwirujemy i będzie dobrze. Bo zobaczcie, się tutaj jest. Sprawiedliwa. Z nad zalewu Zegrzyskiego. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.